Jak już Wam mówiłam, to jest szkoła katolicka, powstała z inicjatywy misjonarzy dawno temu, no i wspaniale, prężnie działa. Ojcem duchowym, ale także takim organizatorem, mentorem, dobrą duszą jest polski ksiądz, ksiądz Jacek Kędzior z Rzeszowa. No a dzisiaj specjalna, przepiękna msza święta, zaraz Wam pokażę, zacznie się taką regionalną procesją. Właśnie ta specyfika Papui Nowej Gwinei polega również na tym, że elementy kultury tej pradawnej, związanej z tradycjami przodków, z wysokich gór w Papui, z miejsc niedostępnych, tam gdzie do dzisiaj, łącznie słuchajcie, na terytorium tego kraju mieszka aż 800 różnych plemion i mówi się tu 800 różnymi językami, więc ta kultura jest przebogata i ta kultura przodków jest wpleciona w tradycje katolickie, w tradycje chrześcijańskie. 95% mieszkańców Papui to są chrześcijanie, natomiast około 30% to są katolicy. I tutaj zaczynamy za chwilę. Ksiądz Jacek już gotowy i gotowi również uczniowie tej szkoły, rodzice, nauczyciele, ci, którzy tutaj na co dzień żyją na tym dużym terenie.